Dzień dobry, to szczęść Boże. Szczęść Boże. Od ostatniego filmiku zmieniło się parę rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że gdy zobaczyłem się w kamerze, pomyślałem, że muszę iść do fryzjera. A drugą rzeczą jest to, że muszę schować guzik, który miałem tutaj. Czyli się rozwijamy. Czyli się rozwijamy. Super. Także cieszymy się, że znowu się widzimy i chcielibyśmy poprowadzić Was dalszą drogę z ojcem Jordanem. I dzisiaj rozpoczynamy kolejny temat. Dzisiaj będziemy mówić o ufności w takim ujęciu naszego ojca założyciela. Chciałbym Ci, Mateuszu, zadać pytanie. Co to jest ufność? Ufność. Tak dla Ciebie. Co, jakbyś tak miał powiedzieć, komuś wytłumaczyć najprostszymi słowami, no, muszę co ci to powiedzieć, jest ufność? Muszę Ci powiedzieć, że w poprzednim filmiku też mi zagiąłeś jednym pytaniem. Co byś powiedział? Czym jest dla Ciebie pokój? Więc teraz na pewno jesteś przygotowany. Co to jest ufność? Ja ufność rozumiałem w ten sposób, że jakby... Jezu, no nie, znowu się nie wiem, co powiedzieć. Ja bym to wytłumaczył chyba przez przykład. Pytam kogoś, czy w sklepie jest sok. I on mi mówi, że jest sok w sklepie. I ty mu wierzysz. To jeżeli mu wierzę, to pójdę do sklepu po prostu, bo uważam, że tam będzie ten sok. Więc idę do sklepu po sok, bo wierzę, że tam jest i faktycznie idę i ten sok jest. To w ogóle gdybym mu nie wierzył, bo udałby mi się niewiarygodny, czyli bym mu nie zaufał, to bym nie poszedł, bo by mi się wydawało, no, że mnie wkręca czy kłamie, nie? No. Jakby możemy pewne sprawy mu oddać, ja już nie muszę o to martwić, nie? Tak, czyli to jest jakaś osoba, prawda? No tak, jakby tak w relacji zawsze się ta ufność gdzieś pojawia, nie? I Pan Bóg też jest osobą. Tak, no i jakby no, tak naprawdę pojawia się problem, pytanie, skoro to jest takie dobre, skoro jakby może nam to dać taki pokój serca, może nam zabrać gdzieś z głowy wiele rzeczy, nie? Jakby ułatwić życie, no to dlaczego tego nie robimy? I tu ojciec Jordan ma takie myśli bardzo fajne, które też chciałbym przytoczyć. To są dosłownie dwa, trzy zdania. Przytaczaj, Mateuszu. Czekam. Ja właśnie je teraz przytaczam. Dlatego, abyście stale mieli przed oczami słowa Pisma Świętego, które odnoszą się do ufności, które dotyczą ufności. Jakże często spotykamy zdanie: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Nie każdemu jest dane, aby w tej sprawie czynić łatwe postępy. Wszyscy jednak musimy dążyć do tego, aby osiągnąć tyle, ile jest tylko możliwe. Ja tylko jedną rzecz bym chciał powiedzieć do tego, co przeczytałeś, że tak, kiedy czytamy Dziennik Duchowy naszego założyciela, ojca Jordana, to jednym z najczęściej cytowanych zdań jest właśnie to zdanie: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Więc, no jakby o własnych siłach ciężko czasami w ogóle jest coś zrobić. No i w sumie chciałbym się podzielić takim małym świadectwem, bo no, często się właśnie mówi o tym właśnie o zaufaniu do Pana Boga, ale no, tak naprawdę co stoi mi na przeszkodzie, żeby jakby pewnych spraw Panu Bogu nie oddać. No i tak już po pewnym czasie jakby zaczęło do mnie dochodzić, bo to był też taki proces, nie? Jakby to też tu właśnie Jordan pisze, że nie każdemu jest dane, aby w tej sprawie czynić łatwe postępy. Mi nie było łatwo czynić w tej sprawie łatwe postępy, także to jest prawda. Natomiast wiesz co, jedną taką rzeczą było to, że mimo że chciałem oddać coś Panu Bogu, to miałem w głowie taki w ogóle wewnętrzny, w ogóle miałem taki hamulec, że ja to oddam, ale niech to i tak będzie po mojej myśli. No jakby, no trochę tak, jakbym traktował Boga trochę jak marionetkę, tak? Zrób to, co ja chcę, nie? Ja Ci zaufam, ale zrób to, co ja chcę. Dokładnie, no to się łączy takie... z pokorą, nie? I z jakąś tam prawdą. Tak. W ogóle to nie jest łatwe, ale za to jakie owoce mogą być z tego duże, nie? Jak to się prawda. Do tego dojdzie. No i taką drugą rzeczą, w sumie związaną z pierwszą, jest to, że jakby też sobie tego nie uświadamiałem, ale mimo tego, że chciałem zaufać, to jakby w tym wszystkim później chciałem właśnie takiej chwały dla siebie, nie? Jest mi w jakiejś sprawie ciężko, powiedzmy, nie wiem, w jakiejś relacji. Ja chcę to Panu oddać, że jakby, żeby On się tym zajął, a mimo wszystko mam w głowie to, że jak ta relacja się poprawi, no to będę wdzięczny jedynie sobie, no bo ja to zrobiłem, tak? Bo właśnie to też to, co wcześniej mówiłem, bo było po mojemu i tak dalej, cała droga w ogóle była w ogóle tej poprawy tej relacji tak, jak ja chciałem, nie? A ty masz może
jakieś takie problemy z zaufaniem? Z zaufaniem, ale nie masz problemu. Tak, no, mam. Ja często tą ufność Panu Bogu widzę w takich małych sprawach. Na przykład, kiedy następnego dnia mam mieć jakiś egzamin czy sprawdzian i faktycznie no, zrobiłem co mogłem, albo nie mogłem po prostu inaczej zrobić i wtedy zdarza mi się tak powiedzieć, Panie Boże, zrób to tak, żeby było dobrze. No i wtedy się okazuje, że albo po prostu poszło mi faktycznie dobrze, albo na przykład nie było tego, ale... No. Ty często chciałem, żeby tak było, a tak nie udawało się. No, to jest tak smutny. Takim kolejnym elementem, który chcielibyśmy poruszyć, jest to, że lepiej ufać Panu niż książętom. To jest taki cytat z psalmu. No tak. Jordan pisze, nie da się ukryć. Że 118 to jest psalm. Zapamiętajcie to dobrze. Gdyby wszyscy ludzie, wszyscy książęta i możni byli po naszej stronie, nie budujcie na nich, albowiem dziś są oni po naszej stronie, a jutro przeciwko nam. Masz takie doświadczenie? No, myślę, że na swojej drodze spotkałem osoby, które mnie zawiodły i rozczarowały, i ja też pewnie byłem taką osobą dla innych osób. Taką myślą, z którą jakby, mnie poruszyła, jak to czytałem, jest to, że ile razy, no podobnie jak ty, chociaż nie wiem, czy nie za mocno to powiem, ale ile razy jakbym tak... Inwestowałeś? Jakby, no nie wiem, w sensie chcę to powiedzieć, ale jak powiem, to nie wiem, czy się z tym zgodzę. Jak na przykład ile razy zaufałem człowiekowi, tyle razy się zawiodłem. Nie? I nie chodzi mi o to, że jakby nie należy ufać ludziom, bo to nie, jakby nie tego dotyczy moje myśl, ale po prostu tego, że po prostu my jako ludzie jesteśmy ludźmi słabymi. Tak. Jakby nie mówię o tym, że jakby ten człowiek specjalnie zrobił mi coś na złość czy coś, tylko po prostu tak. No, jest tylko człowiekiem. Tak, tak. Mam takie ciekawe zdanie właśnie naszego założyciela na temat ufności, które moim zdaniem bardzo dobrze obrazuje, to jest taka praktyczna wskazówka, jak traktować ufność. Mm-hmm. Pralkę słychać. Sam, że się wstawił. No tak, ale ważne rzeczy się piorą. Wierzę. Jest pewien bardzo prosty środek na to, by wszystko otrzymać od dobroci Bożej. Ufajmy w przekonaniu, że Bóg spełni swoją obietnicę i działajmy zgodnie z tą ufnością. Czyli Mateuszu, rozumiesz, kiedy modlimy się do Pana Boga o coś, jeśli Mu ufamy, to nasze czyny są takie, jakby Pan Bóg faktycznie tą obietnicę realizował. Nie wiem, czy rozumiesz, co mi chodzi. Rozumiem. Rozumiem. To jest dobre podejście na zasadzie, no trzeba wszystko zrobić, co w mojej mocy, żeby się udało, i z drugiej strony modlić się tak, jakby wszystko od Boga zależało. Często jednak w naszym życiu jest tak, że stawiamy wszystko na nasze siły, nie zostawiamy Panu Bogu miejsca. No i często myślę, warto by było więcej tego miejsca dla Pana Boga zostawić. Bardzo ciekawe są dla mnie te przykłady, kiedy Jordan na przykład. Nie przejmuj się. Podoba mi się... Przykład. Bardzo podobają mi się sytuacje z życia naszego założyciela, kiedy ufnie wkładał karteczkę pod figurę Matki Bożej i tam na przykład pisał konkretnie, że potrzebuje ileś tam tysięcy, żeby zrobić jakieś tam, nie wiem, rekolekcje albo założyć gdzieś dom. I po prostu następnego dnia gościu wchodził i mówił, tutaj jest 5000 tak, marek. Tak. I to się zdarzało często. I to była ta ufność jego dziecięca. Mogłoby się wydawać, że to jest infantylne, nie? Że to takie, no kurde, dorosły chłop, nie? A pisze jakieś karteczki pod figurkę, kładzie, no to albo psychicznie chory, albo dziecko, nie? Jakby może też, jakby w pewien sposób
Pana Boga wzruszyć, nie? Tak, tak, ale to on był sobie, tym prawdziwy, że masz po prostu dziecko, jakbyś miał dziecko. A może mam? No i ono jakby przychodzi do ciebie tak już pełni oddane. Tak. Bo on właśnie działał na zasadzie takiej, że był pewien, że Bóg mu pomoże. Bo on już ten wyjazd organizował, mimo że nie miał pieniędzy, nie? W sensie, no też nie chodzi teraz o to, żeby od razu... To gdzie jedziemy? Tak, wziąć kredyt, nie? Jeżeli to są Boże rzeczy, jeżeli to są rzeczy przemodlone, to warto ufać, tak na całość, nie? I Jordan to pięknie swoim życiem pokazywał. Dzisiaj z Mateuszem rozmawialiśmy o ufności. Staraliśmy się tak naprawdę głównie podzielić naszym doświadczeniem. Dużo jest rzeczy, których się dowiadujemy w tej chwili, rozmawiając, bo oczywiście mamy tutaj karteczki, punkty, ale... Mimo wszystko czuję się, nie? Tak, czuję się, że jest na pewno dużo naturalności. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Tak, może z kolejnymi zmianami. Może nowi aktorzy będą, może tak. Ale może nie sądzę. Tak. No to żegnamy ze studia w bagnie. Kleryk Mateusz. Kleryk Damian. I... Z Bogiem. Szczęść Boże. Aha, i trzeba tak zakończyć jak zwykle. Koniec. No i krócej jest ciężar. No i super.